Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Drużyna Birmingham City zmierzy się z Fulham. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Roberts. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. João Palinha. Piłka teraz do Williana. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Anderson. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Pewne wejście we własnej szesnastce. João Palinha. Reed. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Czy wyjdą na prowadzenie? Jeszcze jest groźnie. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Wspaniały popis umiejętności. Ale na tym koniec. Za dużo tych driblingów. Mógł to odegrać. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Mitrović. Ma teraz szansę. Proszę bardzo, udana interwencja. Broni to. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze.
gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Piłka w grze. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Podanie do Palini. João Palinha. Podanie do Palini. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. Willian ma teraz piłkę. Anderson. Bielik. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ależ to była teraz bomba. Ależ niewiele zabrakło. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Traci piłkę po tym wejściu. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Roberts. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Chodzi teraz spod linii bocznej do środka. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Zobaczmy, ten korner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo ważny moment. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Wrzuca w okolice 11 metra. I już nic z tego rożnego nie będzie. Schodzi z piłką do środka boiska. Sędzia pokazuje, że gram. No to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru.
Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Ależ było blisko szczęścia. Słupek! Chwilowo alarm można odwołać. Sędzia doliczyła 3 minuty do czasu gry. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Roberts. Świetnie zablokowany strzał. Ciekawe, jak wykorzystają rzut rożny. Mecz wyrównany, wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment gry mógłby okazać się być decydującym. Daleka piłka z rogu. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wagę zwycięstwa. Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego z rywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Trudno wyciągnąć z tego spotkania jakiekolwiek pozytywy. Były przebłyski, ale też słabsze momenty, a drużyna jako całość zagrała poniżej swojego normalnego poziomu. Zdecydowanie stać ich na więcej. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyny... Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ależ to była teraz bomba! Ależ niewiele zabrakło! A więc jest przerwa w grze. Będzie. Zobaczmy, ten korner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo... Schodzi z piłką do środka boiska. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej... Świetnie zablokowany strzał. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wagę zwycięstwa.